Siemanko, witam w kolejnym odcinku Dzień Życia Hodowcy. Dzisiaj jest niedziela, bardzo gorąca, bo 28 stopni. Pomimo, że zapowiadali, że będzie padać, to z nieba leje się naprawdę żar. Dzisiaj nadrabiamy zaległości. Obiecany prezent na Dzień Dziecka dla Arciego i dla Belli. Zabieram je w nasze ulubione miejsce, gdzie rzeka Toczna wpływa do rzeki Bug. Jest tam fajna plaża, fajne miejsce do zejścia do wody. Będziemy mieli kilometr, żeby dojść w ogóle do tamtego miejsca, bo nie da się tam praktycznie dojechać samochodem. A jak będziemy wracać, będzie to czas, żeby kluchy sobie się osuszyły, żebym nie miał bajorka w samochodzie, który stoi już za mną. Dlatego my się powoli pakujemy, ja się przybieram w krótkie spodenki i jedziemy nad wodę, żeby kluchy mogły się wyszaleć. Pamiętajcie, niedziela to jest dzień, w który poświęcam praktycznie cały dla klusek. Jeździmy na wycieczki, bawimy się, wychodzimy na spacery. Tak właśnie wygląda niedziela w Nadburzańskiej Dolinie, czyli w hodowli innej niż wszystkie. Idę po sandały jak prawdziwy Polak, torebkę żabki zabiorę, coś do picia i jedziemy nad wodę. No i co, zajęli nam nasze ulubione miejsce, nie będziemy się kłócić, bo przecież to jest miejsce dostępne dla każdego. Przyjedziemy tu rano, w środku tygodnia. Ja nie pracuję, na szczęście pracuję zdalnie z domu, więc mogę sobie w każdej chwili, kiedy chcę przyjechać i pokażę wam to miejsce raz jeszcze. Plaża jest jakieś, tam widać już ujście Toczny do Bugu, dlatego dzisiejszy vlog nie będzie taki pełny. Ja jak zwykle, jak mi czegoś brakuje, co sobie zaplanowałem, to po prostu jestem niepocieszony, no i jestem niepocieszony. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kluchy się wykąpały, ganiają się z zabawką, więc dzień powiedzmy, że spełniony. Wracam za chwilę do domu. Kluski trochę odpoczną, bo oczywiście nie karmię po dużym wysiłku. Wieczorem kolacja. No i lulu, a ja jeszcze dzisiaj muszę trochę popracować, chociaż tak mi się nie chce przy takiej pogodzie. To co, życzę wam miłego wieczoru. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie te materiały vlogowe i chcielibyście, żeby częściej je nagrywać. A będzie mnie to motywowało do tego, żeby starać się ulepszać je i robić to coraz lepiej. I oczywiście zostawcie suba. Suba, dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o każdym filmie, który wrzucam na kanał. A będę starał się wrzucać je przynajmniej raz dziennie.
Dla zwiększenia zasięgu zostawcie też komentarz, czy już zaczęliście sezon wodno-kąpielny z waszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego dzionka. Hej!